Witam Państwa. Dzisiejszy filmik będzie o korowaniu kubików, nie? No, wiecie, ja mam taką teorię, że kubiki chorują dlatego, że w akwariach głównie karmimy je niewłaściwym jedzeniem. Przynajmniej to jest cały czas moja teoria. Wiecie, guwiki mają to do siebie, że jak inne ryby, nie mają umiaru. I tak naprawdę to my musimy je kontrolować. Z tym, co jedzą i ile jedzą. Wiecie co? Ja staram się nie karmić gubików płatkami, co wcale nie oznacza, że ich nie karmię tym, ale powiedzmy, że bardzo ograniczą płatki. A wiecie do czego? Dlatego, że taki gubik jest łapczywy. Jest bardzo łapczywy. One wszystkie są bardzo łapczywe. Zobaczcie, tak jak tutaj, widzicie, mają dwie tabletki przylepione do szyby. Mają tabletkę A i tabletkę B. Pierwsza jest jakaś mięsna, druga to typowe glony, nie? No i widzicie, zobaczcie jakąś różnicę, bo ja nie widzę, nie? Zarówno tabletkę A, jak i tabletkę B pierdzielają naprawdę łapczywie. I wyobraźcie sobie Państwo tak, nie? Sypiecie im płatki, nie? No jest ich dosyć sporo. Co te ryby robią? No jedzą te płatki, tak? I jedzą na wyścigi, czyli się nimi upychają. Płatki nie są namuknięte, one jeszcze nie napuchły, ale ryba już te płatki zje, prawda? No i co się dzieje dalej? No łyknie, tak. Te płatki gdzieś puchną, czyli puchną w rybie, nie? No to porównanie z naszym ludzkim posiłkiem. Co się dzieje z nami, jak się przyjemy, nie? No chorujemy, tak? Jest nam niedobrze, leżymy. No i my przynajmniej wiemy, że nikt nam tego nie zabierze, tego talerza i nam nie zje tego, nie? A w przypadku ryb tak nie jest, nie? Czyli one się napychają na tyle, na ile mogą. No tak z reguły jest, prawda? No. No i co się dzieje dalej, nie? No załóżmy, że tak ryby jedzą tak często i gęsto, tak? Czyli ten ich metabolizm jest zakłócony. Czyli to jedzenie utyka tak jakby w nich, nie? Czyli tak rozszerza się, są kłopoty z przepychaniem się przez te jelita tego jedzenia, nie? No i co się dzieje dalej? No, wrzody powstają, nie? Ryba zaczyna wrzodzić od środka. My tego nie widzimy, nie? Póki ryba je, to jest jeszcze fajnie, nie? Ale jak już przestaje jeść, znaczy, że z nią jest źle. I to, wiecie, to nie są pasożyty najczęściej. Chociaż to mogą być i pasożyty, nie? Zależy, co kto ma w akwarium, nie? Ale generalnie, no, trzeba uważać z tym, co się przynosi, nie? No, ale wracając do tego jedzenia. No dobra, ryba przestaje jeść, tak? Bo ma wrzody, bo, że tak powiem, bo jest opuchła od środka i nie może jeść, tak? No to co się dzieje dalej? No, jest osłabiona, tak? Skoro jest osłabiona, czyli czepia się jej tak naprawdę wszystko, co tylko się dzieje, mamy w tym akwarium. No i zaczynają chorować. No my zaczynamy ładować te wszystkie specyfiki, różne te lekarstwa. Idziemy do jakichś sklepów specjalistycznych, akwarystycznych, nie? Tam często niedouczeni sprzedawcy nam dają to akurat, co mają, nie? I jeszcze mówią, to będzie dobre. A dlaczego? Bo to mam. I to akurat chcę sprzedać, prawda? Nikt Państwu tego nie powie, ale ja Wam to powiem. Ja jestem z zawodu sprzedawcą. Akurat nie pracuję w swoim zawodzie, ale wiem, że tak jest to robione nagminnie, nie? Na tym polega sprzedaż. No. I tak, nie? Czyli ryby po prostu zaczynają te wszystkie gubiki padać. Na, po prostu na zwykłe choroby i na tą bakterię, która na tych naszej europejskiej wodzie występuje. Tylko żeby one na to wszystko padły, prawda? To musi być ta ryba osłabiona. To taki, wiecie,
Brak odporności załatwia rybę do końca. No i większość ludzi mówi, o cholera, kupiłem następną rybę i padły, nie? I coś się z nimi stało, no i trzeba kupić następną, nie? Ale czasami trzeba się zastanowić, wystarczy, czemu te ryby padają, nie? I najczęściej właśnie dlatego. Dlatego widzicie, ja płatkami jako tako nie karmię. Jako tako, cały czas to powtarzam, nie? Chociaż się zdarza, że jeżeli mam nakarmić ryby, to bardzo drobno je, te płatki rozgniatam. I jakiś tam efekt jest, ale na pewno nie jest efekt taki do końca, jaki być powinien, nie? Dlatego widzicie, karmię je płatkami, oj, karmię je tabletkami, nie? Przylepiam te tabletki zawsze do szyb. I zobaczcie, i te ryby będą się męczyły z tymi tabletkami za 2 godziny, nie? Aż każda tam się naje tego pyłu, ale przynajmniej nic nie napuchnie, one wszystkie będą zdrowe. No i nic nie pada. Wiecie? Od tego czasu, kiedy to robię, ryby nie chorują, są w ładnym stanie. No i sam jestem pod wrażeniem, nie? Że jest dobrze. Po prostu jest dobrze z tymi rybami. Dlatego zachęcam Was, kupujcie płatki. Nie zamierzam reklamować firmy, których, oj, kupujcie tabletki. Nie zamierzam reklamować firmy, w której te tabletki kupuję i ogólnie tych tabletek, nie. Ale wszystko macie na internecie, wszystko sobie znajdziecie. Zobaczcie na konsystencję tych tabletek, macie dokładną i łatwo. Łatwo, że tak powiem, się domyślić, co to jest za firma, która te tabletki tworzy. Są dobre, naprawdę. Wiecie co, przetestowałem dużo jedzenia dla ryb i te są akurat dobre, nie? No i nic nie stycha. To jest najważniejsze. Wiecie, filmuję te ryby, a te już czekają na swoją tą. No, zaraz im coś wrzucę. No. No ale widzicie, nie? Wszystko jest pięknie, ładnie. No i można tak gadać, patrzeć na te rybki. Na oko się cieszy, nie? Przy czym wiecie Państwo, też Wam powiem coś takiego, nie? Warto mieć Green Ichthyo, nie? Pod ręką. Green Ichthyo albo Formisol. Lepiej Green Ichthyo. Dlatego, że Green Ichthyo na przykład leczy tak, można zastopować 80% chorób, nie? To nie znaczy wyleczyć, bo ja mówię o zastopowaniu, nie? Żeby wyleczyć, no to 90% chorób wystarczy zwykły formizol. Prostych chorób, bo to najczęściej mamy proste choroby w akwariach. Nic skomplikowanego. No ale tak, ale im szybciej zareagujemy, tym szybciej te ryby, że tak powiem, dojdą do stanu pierwotnego i będzie dobrze, nie? No ale wiecie, prewencja jest najlepsza. No i można dużo gadać o tych akwariach. A ludzie ludźmi. Wszystko ładnie rośnie. Rybki zdrowe. Wiecie. A i jeszcze następna kwestia. Ryby trzeba hartować troszkę, wiecie. Powiem Wam inną kwestię jeszcze. Byłem kilka razy na Kanarach. No i tam, wiecie co, tam w każdej kałuży są ryby. Gubiki, nie? Tylko inna kwestia, że tam w okresie tym zimowym temperatura spada do powiedzmy 10 stopni, nie? I co się dzieje z rybami? No żyją w 10 stopniach, nie? No a u nas, o te akwariowe ryby musicie, żeby przeżyły w 10 stopniach? Ja myślę, żeby przeżyły, ale trzeba było je zahartować najpierw, nie? A nie z dnia na dzień zrobić im szok i wszystko wypadło. I tak samo jest z chorobami. Wiecie, no te gubiki są już wyselekcjonowane pod względem ładności, ale nie pod względem odporności. No i chów wsobny też zrobił swoje, nie? Że one są w idealnych warunkach i to tak działa. Że te ryby są po prostu delikatne i tak każdy mówi, że te gubiki nie są takie, jak były kiedyś. No bo nie są. Są wydelikacone. Aczkolwiek można coś z tym jeszcze zrobić. Tak jak Państwu powiedziałem, karmcie dobrym jedzeniem, to jest podstawa. Nie ma co żałować tych paru groszy na lepsze pokarmy, lepsze jakościowo, nie? Powiem, że ta na przykład spirulina to jest 40. 40
najwyższa spirulina dedykowana w sumie dla ryb i taka jest najwyżej chyba dostępna. Nie wiem, czy istnieje 50, ale przynajmniej ja się nie spotkałem za bardzo. Najwyższa to jest 40%. Nie? No i widzicie, że ryby to chcą, jeść, jedzą i tyle. Zawsze mają wybór pokarm A albo B, nie? No tylko, że dla nich to nie stanowi różnicy. Ważne, żeby się napchać. No i pchają. Pchają i żyją. No to tyle.